Z jakimi nadziejami jechaliście do Bielska-Białej? No wiadomo, jesteśmy Beniaminkiem, jechaliśmy tutaj, można powiedzieć, po lekcję futsalu, jechaliśmy z pokorą, ale też chcieliśmy się zaprezentować z dobrej strony. Znamy swoje możliwości, też wiemy, na jakim jesteśmy poziomie, na jakim rekord, tego nawet nie można porównywać naszej drużyny aktualnie do rekordu. Więc chcieliśmy się pokazać z dobrej strony i uważam, że przez większość meczu no, wyglądaliśmy nawet w miarę. No, straciliśmy z tych 7, 3, 4 takie bramki no, juniorskie, gdzie w takim meczu no, to też tak się musiało skończyć. To tyle jeśli chodzi o dyplomację kapitańską, a teraz widziane z bramki, dużo roboty. No, spodziewałem się tego ja i pewnie koledzy, że będzie dużo roboty, znamy siłę rekordów, więc wiedzieliśmy, że tak to będzie wyglądało, musieliśmy się bronić, chcieliśmy się bronić tutaj szczelnie, no, nie zawsze się udawało i no, tak to wyglądało. No. Zdobywca 2 goli w tym spotkaniu Michał Kubik, ale z trudem przyszły te 3 punkty. No tak, bo widać na boisku, że gdzieś brakowało nam dzisiaj, może, ciężko powiedzieć, takiej może świeżości, szybkości, ale wygrywamy ten mecz też. Potem się poznaje dobrą drużynę, gdzie w ciężkiej chwili przy 2-2 wychodzimy już szybko na prowadzenie 4-2 i później już myślę, że mecz kontrolujemy. Więcej było charakteru niż błyskotliwości w tym spotkaniu, porównując go do starcia ze Słonecznym Stokiem. Na pewno, no ten mecz nie do końca nam się udał, o czym na pewno nie świadczy wynik, bo wygraliśmy 7-3. Trzeba wyciągnąć wnioski i analizować błędy, bo dzisiaj myślę, że było ich sporo, ale niemniej jednak inkasujemy 3 punkty i to był nasz no, główny cel. No ale nie rozkręcicie się za nadto, bo przerwa w rozgrywkach, żegnamy kadrowiczów. No tak, za 2 tygodnie kolejny mecz, także jest czas no, na poprawę stylu gry. Dzisiaj na pewno będzie czas, żeby nad tym pracować. No i myślę, że do kolejnego meczu przystąpimy już na pewno z lepszą formą, mam nadzieję. Panie trenerze, wrażenia na gorąco, w sensie dosłownym, po spotkaniu Timu Lemborg w Bielsku-Białej. Ciężko ochłonąć, bo wydaje mi się, że graliśmy na tle mistrza Polski, najlepszego zespołu w Polsce. Naprawdę dobry mecz, aczkolwiek na pewno umiejętności, zgranie zespołu rekordu jest na pewno na dużo wyższym na tą chwilę poziomie. My zaoferowaliśmy swoje możliwości, swoją walkę tak naprawdę, dużo biegania, no ale jak na tą chwilę jest to jeszcze za mało, abyśmy skutecznie rywalizowali z rekordem. Co więcej, był taki moment w spotkaniu w jego drugiej części, kiedy, nazwijmy to kolokwialnie, postraszyliście rekordzistów. No, przyjechaliśmy tutaj się zaprezentować z jak najlepszej strony. Dla nas każdy mecz to jest zbieranie do nowego doświadczenia i dla nas takie mecze są nobilitacją. Zagraliśmy z mistrzem Polski, gdzie jeszcze rok temu czy półtora roku temu o tym nawet nie marzyliśmy, a dzisiaj graliśmy i myślę, że zaprezentowaliśmy się, tak jak powiedziałem, z dobrej strony, aczkolwiek no, wynik mówi sam za siebie. Przegraliśmy 7-3 i tutaj nic tego nie zmieni. Natomiast na pewno dużo pozytywów z tego meczu na przyszłe kolejki. Natomiast jak niewielu nowicjuszy w naszej krajowej futsalowej elicie, nie wystraszyliście się mistrza, podjęliście rękawice. Powiem tak, to jest chyba moja pierwsza porażka na hali rekordu i od razu jako w roli trenera. Nie, żartuję oczywiście, tak. My znamy swoje miejsce w szeregu. Chcieliśmy, tak jak powiedziałem, chcieliśmy się dobrze zaprezentować. Wiemy, że masa kibiców w Lemborku nas ogląda. Mam nadzieję, że nie wstydzili się za nasz występ. Cieszę się, że spotkałem się z Andrzejem po wielu latach, gdzie graliśmy. Więc no mówię, oprócz tego, że przegraliśmy, same plusy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze, nie było to tak piękne i efektowne widowiskowe zwycięstwo, jak tydzień wcześniej z Białostoczanami. No powinienem powiedzieć tylko tyle. Takie mecze trzeba po prostu wygrać i dzisiaj to zrobiliśmy. No i zakończyć naszą rozmowę. No ale wiadomo, że tego nie zrobię. Nie noszło nam jak po grudzie dzisiaj. Nie było płynności akcji. Nie graliśmy na swoim tempie. No wiele rzeczy szwankowało. No i na pewno będziemy mieli nad czym myśleć. Jestem przekonany, że za 2 tygodnie zagramy dużo lepiej w Chojnicach. No i mamy, dobrze, że za tydzień już nie gramy, mamy 2 tygodnie na to, żeby popracować i wrócić do swojej dyspozycji. Czyli rozumiem, że to dobrze, iż nastąpi w tej chwili kadrowa przerwa, że kilku rekordzistów wyjedzie do Szamotu. Lepiej, że za tydzień meczu ligowego nie ma. Z perspektywy tego, co dzisiaj pokazaliśmy, to tak. Będziemy mieli 2 tygodnie na pracę, na jakieś tam przemyślenia, na analizy i na poprawę naszej gry, choć nie było to dramat, bo to bym gdzieś tam skrzywdził drużynę. Po prostu nie graliśmy tego, co potrafimy. Mówiąc o pozytywach po spotkaniu z Timem Lemborg, nie sposób nie podnieść kwestii doskonałej dyspozycji strzeleckiej Aleksa Wiany.
No tak, Alex jest ostatnio skuteczny bardzo i cieszymy się z tego. Na pewno te bramki dzisiaj były bardzo, bardzo potrzebne, to jest duży plus. A drugi plus, to muszę gdzieś tam pochwalić całą drużynę, że pomimo gdzieś trudnego meczu, pomimo wyniku 2-2, pomimo tego, że graliśmy 3-4, ta drużyna walczyła do końca i wierzyła w to, że tutaj dzisiaj na swojej hali nie oddamy ani jednego punktu i że zdobędziemy 3 i tak się też stało. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.